obrad to jest punktu 6. Druk numer 198. A? Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się listę zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na kwotę 230 800 zł. I w tabeli. W pierwszym wierszu. Przedszkole numer 38, ulica Jabłonkowska 39. Miejscowa naprawa dachu, rynien i rur spustowych oraz zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, kwota 12 800 zł. Wymiana wyposażenia na plac zabaw 30 000 zł. Razem daje to potem 42 800 zł. W drugim wierszu. Przedszkole numer 77, remont schodów zewnętrznych w ogrodzie do łazienki wraz z murkami. Remont lub likwidacja czerpni powietrza do schronu. Kwota 20 000 zł. W przedszkole numer 82. Dokończenie wymiany solarki okiennej. Remont kapitalny elewacji. Kwota 58 000 zł. W przedszkole numer 137. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. Kwota 30 000 zł. Szkoła podstawowa numer 153. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na korytarzu. Kwota 30 000 zł. Zespół szkół ogólnokształcących numer 7. Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej. Kwota 30 000 zł. Zespół szkół ogólnokształcących numer 8. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych. Kontynuacja. Kwota 17 000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zaproponowana lista uwzględnia wycenę zadań otrzymaną z Zespołu Ekonomii Oświaty w Krakowie. Tu tytułem jakby wyjaśnienia chcę przypomnieć, że podjęliśmy wcześniej uchwałę o wskazaniu zadań do wyceny. Na tej liście nie znalazły się trzy placówki oświatowe, mianowicie szkoła podstawowa numer 93. Jak Państwo wiecie, placówka ta przeszła pełną termomodernizację, ma nową elewację, ma również nowe drogi dojazdowe, boisko sportowe, które budowała Fundacja Krojfa. Kolejną szkołą, która również tu nie znalazła się na liście, to jest szkoła podstawowa numer 50. Też jak Państwo wiecie, z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej została dana hala sportowa do użytku, jak również szkoła uzyskała nową elewację i została zmodernizowana. Nie ma też tutaj szkoły numer 138 w Mydlikach. Chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy szkoła ma już opracowaną pełną dokumentację projektową. Została dokumentacja złożona w Wydziale Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. I chociaż szkoła zwraca się z prośbą o zrobienie nowej elewacji, to wspólnie z panią dyrektor znaliśmy, że nie ma sensu, bo ta budowa sali gimnastycznej, rozbudowa tej szkoły powinna rozpocząć się w przyszłym roku i tak jak w szkole podstawowej 50 czy też 93, przy tej okazji jest szansa dokonać termomodernizacji i pełnej rozbudowy. Chcę tylko też powiedzieć, jeśli ktoś z Państwa będzie miał czas, w przyszły wtorek o godzinie 10 ma pojawić się w siedzibie dzielnicy pani dyrektor i będziemy omawiać dalsze szczegóły dotyczące strategii pozyskania środków w budżecie miasta na tą inwestycję. Zapraszam chętnie, jeśli ktoś by chciał uczestniczyć w tym spotkaniu. Opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję.
Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę. Chyba tak mówię dodatkowo w imię szkoły 93, ponieważ akurat byłem tam tuż przed wakacjami i rozmawiali z panem dyrektorem i z częścią grona. O ile fajnie rzeczywiście, że tam się coś podziało na zewnątrz tej szkoły, to ta infrastruktura wewnętrzna szkoły wymaga też pewnego zadbania, dofinansowania, w związku z tym trochę żal, że tutaj tego nie ma, no, ale jeszcze jakieś tam przeszkody były. Natomiast troszkę mnie tutaj też dziwi, czy remont kapitalny elewacji przedszkola numer 82, 58 tysięcy wraz z dokończeniem wymiany stołki, jakie mówię, co to wystarczy, nie wiem, czy to jest kwota. Jest to wycenione przez Zespół Ekonomik Oświat. Miejmy nadzieję. To znaczy powiem tak, no prawdopodobnie znalazłyby się tu jakieś pozycje i w 93, prawdopodobnie w 50, oni też tam mają prośbę, chyba dotyczyło to sanitariatu, ale no, też te środki zostały obcięte, prawda? Czyli poprzez kryzys zmniejszono i stąd jakby no, wyszliśmy z założenia, że skoro te szkoły naprawdę zrobiły progres w sensie zmiany otoczenia i zostały wydane naprawdę ogromne pieniądze, bo kwoty milionowe, to myślę, że inni dyrektorzy no, z taką trochę nawet zazdrością no, patrzyli, więc uznaliśmy, że jeśli poczekają rok, takie kwarantanny nic się nie powinno stać. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja chciałem tylko dodać, że taki kwarantanny nie przechodzi na przykład szkoła 153, tego na marginesie. Najbardziej, widzicie, z jakichś powodów finansowanych? Nie, no ale to chcę powiedzieć tak, że jeśli nawet gdzieś jakaś szkoła się nie znalazła, na liście w jakimś roku, ale z reguły to do rzadkości należało, to w kolejnym roku została jakby dopieszczona, a w kontekście 4 czy nawet 5 czy 6 lat to mniej więcej poza takimi dużymi inwestycjami to jest na jednym poziomie, to się wyrównuje. Także tutaj nie ma, że ktoś jest specjalnie traktowany. Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać? Nie, tylko takie pytanie tutaj techniczne, bo nie bardzo rozumiem ten zwrot. Remont schodów zewnętrznych w ogrodzie do łazienki wraz z murkami. Czy to są schody z ogrodu do łazienki? Tak, to znaczy tak, prowadzą do takiej łazienki zewnętrznej, z tego co wiem. Ale jest to wszystko roboty na zewnątrz. Na zewnątrz, nie zewnątrz. Dobrze. Jeszcze jest taki punkt. Remont i likwidacja czerw powietrza do schronu. To po prostu jeżeli to po prostu remont się wyklucza z likwidacją. Jeżeli to wtedy schron, jak się likwiduje czerpie, to schron jest zupełnie odcięty. Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Remont lub no, likwidacja, ja wiem, likwidacja czerpni, a zadecydują o tym fachowcy, czy na tym etapie no, dokonali wyceny. Cena jest ta sama, natomiast po pewnie jeszcze wizji lokalnej no dają sobie czasu pewnie na to, żeby podjąć ostateczną decyzję, co będzie bardziej opłacalne, czy co robić. No. To jest wejście do byłego schronu, zagraża bezpieczeństwu dzieci, w przedszkole chciałem powiedzieć, więc no jest problem. A fachowcy to myślę rozstrzygną i rozwiążą. Ważne, że przeznaczamy środki. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady na projektem uchwały, przystąpimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.